zastanawiałeś się kiedyś, co dzieje się z odpadami, które wrzucasz do pojemnika bio? Właśnie to, co uważasz za odpad, inni uważają za złoto ogrodniku. Bezcenny skarb, nawóz i pożywienie dla roślin, które rosną w naszym ogrodzie czy w doniczce. Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Właśnie po przekompostowaniu odpadków z koszonej trawy czy z rębku powstaje ten ceniony przez wszystkie rośliny materiał. Z pewnością pomocne w tym procesie są mikroorganizmy, grzyby i oczywiście dżdżownice. Zachęcamy do kompostowania. Z pewnością rośliny odwdzięczą się nam swoim pięknem. Jesteś mieszkańcem gminy Skoczów? Posiadasz budynek mieszkalny jednorodzinny? Zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Skoczowie. W budynku numer 3 na rynku, na drugim piętrze, w pokoju numer 20, możesz złożyć wniosek o użyczenie kompostownika. Po podpisaniu umowy o użyczenie możesz odebrać go z punktu selektywnej zbiórki odpadów w Kiczycach przy ulicy Pierścieckiej 3. Kompostowniki pakowane są w paczki o wadze około 14 kg, o wymiarach 85 cm, 65 cm i 30 cm. Zalecamy sprawdzić wymiary bagażnika, którym będą przewożone paczki. Kompostownik w systemie trzykomorowym składamy samodzielnie, bez użycia narzędzi. Jego złożenie zajmuje nam około pół godziny. Do każdego kompostownika dołączona jest obrazkowa instrukcja montażu. Zestaw zawiera część pokrywy, element A i B, boczne ścianki kompostownika z zasuwą dolną, element C, boczne ścianki kompostownika z otworami wentylacyjnymi, element D, elementy wewnętrznych ścianek kompostownika łączące komory, elementy E i F, zatrzaski umożliwiające montaż, jak i demontaż kompostownika, element G oraz bolce zawiasów pokryw, element H. Montaż rozpoczynamy od złożenia trzech pokryw kompostownika. Gdzie najlepiej umiejscowić kompostownik? Miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru i zacienione. Bezpośrednio na gruncie, aby mikroorganizmy i dżdżownice mogły swobodnie pomagać nam w tym procesie. Miejsce, które wybierzemy, powinno być nieco wzniesione, aby woda opadowa nie zalewała powstającego kompostu. Następnie przygotowujemy wewnętrzne ścianki kompostownika łączące komory. Świetnym rozwiązaniem jest ulokowanie kompostownika w bezpośrednim sąsiedztwie krzewów i roślin kwitnących, których wydzielane zapachy mogą stanowić naturalną barierę dla zapachów powstających podczas procesu rozkładu substancji organicznych. Choć prawidłowo prowadzony proces kompostowania nie powinien być odczuwalny zapachowo. Na początek warto w kompostowniku ułożyć warstwę połamanych gałęzi grubości od centymetra do 5, zaczynając od najgrubszych. Dzięki temu uzyskamy tak zwaną warstwę drenażową. Jest to także swoisty system wentylacyjny, bez którego powstawanie kompostu jest niemożliwe. Za pomocą zatrzasków łączymy dwie boczne ścianki kompostownika z zasuwą dolną.
z umieszczoną pośrodku boczną ścianką kompostownika z otworami wentylacyjnymi. Po ułożeniu gałęzi należy wysypać warstwę materiału, który będzie pochłaniać wodę wymywającą z górnych warstw substancje mineralne. Można zastosować do tego słomę lub stary, częściowo rozłożony już kompost, czy przesuszoną, skoszoną trawę. Powyżej będziemy układać odpady biodegradowalne. Pryzmę należy regularnie podlewać wodą lub, jak niektórzy, gnojówką z roślin, z pokrzywy, rumianku czy krwawnika. Komorę pierwszą zamykamy zmontowaną wcześniej wewnętrzną ścianką kompostownika. Co wrzucamy do kompostownika? Większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak resztki owoców i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki jaj, fusy z kawy czy herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, niezadrukowany papier, chusteczki, serwetki czy tektura, a także słomę i siano. Do komory pierwszej za pomocą zatrzasków dołączamy dwie boczne ścianki kompostownika z zasuwą dolną. Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około 18 miesięcy. W kompostownikach z tworzyw sztucznych proces ten można skrócić nawet do 2 miesięcy. Dojrzały kompost ma jednolitą strukturę i zapach. Zapach świeżej ziemi. Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem ani zatruciem środowiska. Zamykamy komorę drugą zmontowaną wcześniej wewnętrzną ścianką kompostownika. Dzięki stosowaniu kompostu uboga w składniki odżywcze i mineralne gleba staje się żyzna, bogata w humus i urodzajna. Ważne jest, aby w trakcie kompostowania utrzymać wilgoć w kompostowniku i nie dopuścić do przesuszenia. Nie wolno jednak przelać. Znów dokładamy dwie boczne ścianki kompostownika z zasuwą dolną. Aby przyspieszyć proces mineralizacji, możemy zastosować zakupione w sklepie ogrodniczym ekologiczne aktywatory lub specjalne startery do kompostu, zawierające mikroorganizmy inicjujące procesy rozkładu. Uwaga! Gdy poczujemy niemiły zapach, to możemy być pewni, że jest za mokro. Komorę trzecią zamykamy boczną ścianką kompostownika z otworami wentylacyjnymi. Przelany kompost ratujemy przez wprowadzenie powietrza, nakłucie widłami, poruszenie całego kompostu, przełożenie mokrych warstw tekturowymi wytłaczankami po jajkach, rozdrobnionymi gałązkami lub zgnieconymi w kule niekolorowymi gazetami. Montaż klap wykonujemy z użyciem bolców do zawiasów pokryw. Zachęcamy do działania, bo kompostowanie to z pewnością idealne oszczędzanie.